Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać karoserię firmy TFL Racing. Tu macie adres strony internetowej. I co my tutaj mamy? Pewnie już domyślacie się, co to jest. A jeżeli się nie domyślacie, to zaraz Wam pokażę. O pudełku tu nie będę rozmawiał. O pudełku nas nie interesuje, ale jest dość wszystko ładnie, starannie zapakowane. Odkładamy na bok. No i co, słuchajcie? Co to jest? Jest to karoseria Ford Bronco na metalowej klatce. Tak by to wyglądało. Klatka pełni również funkcję ramy modelu, mocowanie serwa, wieżyczki amortyzatorów, mocowanie skrzyni. No i co? Tutaj w zestawie jeszcze są jakieś tam reflektory do poskładania, wszystko, śruby, klucz, przednia szyba do przykręcenia, jakieś tam detale tutaj, żeby to okleić wszystko z przodu. No dużo zabawy będzie. Kierownica, prawdopodobnie tutaj zestaw jest do podłączenia serwa, że kierownica będzie mogła się obracać. No i tu z tyłu jeszcze taki element, który wkładamy tutaj. Znaczy mocujemy w tym miejscu, się to przykręca i żeby sztywność temu nadać. Słuchajcie, ja tą karoserię zamówiłem na Banggoodzie. Jak już nie wiem, czy mówiłem, czy nie, pod filmem będzie link. I co, słuchajcie, ona ma trafić docelowo do mojego Axiala SCX10-2 RAW Kit. No ale żeby nie było tak łatwo, jak już to przyszło i założyłem to, spróbowałem to założyć, to pojawiły się oczywiście problemy, ponieważ zobaczcie, to nie pasuje nam po prostu w załóż i tak dalej, bo jest rama tutaj, to jest raz, a dwa, skrzynia na środku w Axialu uniemożliwia założenie nam tego, jak to powinno być założone. Ponieważ to podwozie jest kopią Axiala 1, to raz, a dwa, no ma tam swoje pewne rozwiązania to podwozie. Zaraz tylko chcę pokazać, o, to tak przyłożyłem, popatrzcie. Tu jest podłoga i teraz w momencie, jak się chce to założyć, to po prostu skrzynia nam będzie przeszkadzała. I teraz są dwie opcje, albo skrzynia z Axiala ląduje z przodu, znaczy źle mówię, skrzynia z Axiala w ogóle wylatuje z tego modelu, silnik jest, zostaje przeniesiony naprzód, na środek przychodzi rozdzielacz, do przodu przychodzi reduktor, albo jest inna opcja, demontujemy po prostu w zasadzie te boczne, tą boczną ramę metalową, do której to jest te boczne dwa elementy, do których jest wszystko przykręcone, czyli wieżyczki z amortyzatorów również nam wylatują i w tym momencie nie będzie tutaj tego, tej części, czyli nie będzie podłogi. Teraz to muszę to rozłożyć. O. I po prostu wszystko zostaje przekręcone do tej ramy i myślę, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Jeszcze raz tu pokażę, bo tu to wszystko pasuje, już to sprawdzałem, te rozstawy zgadzają się z rozstawem Axiala. Jedynie co, to muszę skrócić linki, bo tu mam 313 rozstaw ustawiony, a tutaj jest rozstaw bodajże 300 mm. To nie jest problem akurat, bo Axial RAW Kit ma w zestawie zestaw linek, także wystarczy to po prostu tylko zamienić te linki i gotowe. Karoseria, słuchajcie, jest dość gruba, jest oczywiście do pomalowania, dość gruby materiał, nie wiem co to jest,
Wygląda to jak jakieś włókno szklane albo coś w tym stylu, albo po prostu jest to jakiś plastik taki grubszy. No generalnie wszystko to trzeba skręcić, zobaczcie tu sobie, można to odkręcić, zdjąć tę karoserię, zostanie nam sama tutaj ramka i tak to też będę musiał zrobić, żeby to wszystko po prostu, czyli most przedni, most tylny, skrzynię przykręcić do tego i w tym momencie tak to zostanie zrobione. Jeszcze tutaj Wam taką ciekawostkę pokażę, słuchajcie, zamówiłem sobie mocowanie serwa na przednim moście. Ponieważ no nie podoba mi się ten panhard. Miałem tutaj problemy jak poskładałem ten model z tym aksjalem, no, ale tam doszedłem przy pomocy znajomych do strzała. Także teraz wszystko jest tak, jak być powinno. Hobbywing 1080 na pokładzie, silnik 45T, szczotka, aparatura FlySky GT5, servo SPT 26 kg, wodoodporne, pakiet 3S. No i co? A, tu jeszcze taka ciekawostka, amortyzatory mam olejowe, metalowe, też z Banguda, takie troszeczkę lepsze niż te seryjne. Te seryjne przełożyłem do tego podwozia chińskiego, do tej kopii Axiala, Austar Iniora, jak to tam ktoś nazywa, różnie pod różnymi to jest nazwami sprzedawane. I co się okazało, te hardbody, które mam na tamtym podwoziu, te seryjne amortyzatory Axiala, po prostu jak się zakłada, to się uginają momentalnie i no, są generalnie, nie są złe, są fajne, ale no, są słabiutkie, jeżeli chodzi o hardbody, ważne, mają problem utrzymać, ale przynajmniej w tym momencie ładnie to wszystko pracuje. No, także to na razie sobie odłożymy. Za dużo to Wam tu o tej karoserii nie opowiedziałem. No co, no, metalowa klatka, powłoka przykręcana. Tutaj mamy kupę tych elementów, jakiś tam. No jeżeli zostanie ta seryjna skrzynia Axiala, teraz kurczę mam dylemat, czy zostawiać, czy nie zostawiać, bo jak tą skrzynię zostawię, no to w tym momencie nie poskładam tego podwozia, a jeszcze by tu musiały jakieś fotele przyjść. Kierownicę to się da przykręcić przy tej skrzyni, ale no też mogą być problemy. Dlatego nie wiem, czy po prostu nie zamówię rozdzielacza i nie zamówię reduktora i silnika nie przeniosę na przód. Wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie, ale to jeszcze zobaczę, jak tam wyjdę z budżetem, bo to będą kolejne koszty. A tak generalnie to powiem Wam szczerze, że żałuję, że nie kupiłem tego modelu TFL Bronco na Banggoodzie, jak był po 1500 zł, bo w tym momencie on kosztuje 1000 więcej, 2,5 koła, także nie jest to mało, a z tego co tam rozmawiałem ostatnio z jednym znajomym, mówił, że była tam taka duża impreza, Hoffmania w Bałtowie i był tam ktoś z Niemiec, co miał ten model TFL i jakość mostów po prostu no, kiepska, także tym bardziej, jeżeli on kosztuje w tej chwili 2,5 tysiąca ten model, to nie polecam go kupować. Aczkolwiek ja sobie tu karoserię zafundowałem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak generalnie, słuchajcie, jeszcze na koniec, to taka ciekawostka. Zobaczcie, kupujecie sobie karoserię. Dodam, że nie jest ona tania, ale to tutaj nikt o tym chciałem mówić. To może wyjmę. O. Kupujecie sobie taką karoserię. Macie od razu ramę do tego. Kupujecie mosty, amortyzatory. Oczywiście nie mówię tu o elektronice, bo to jest wiadomo. I teraz tak, albo rozdzielacz i reduktor i do przodu silnik mocujemy, albo po prostu kupujemy jakąś skrzynię, dajemy na środek i mamy taki oto model. Nie musimy się bawić w kupowanie kita i przerabianie kita, tylko po prostu mosty, amortyzatory, serwo, silnik, regulator, reduktor, przekładnia, zależy co tam chcemy i można sobie też poskładać samemu taki model. Nie trzeba kupować gotowca, ale to tylko jako taka ciekawostka. No, nie wiem ile to cenowo wyjdzie, ale no, jest taka możliwość. Dobrze, myślę, że to by było na tyle. Pod filmikiem oczywiście link do wszystkich części, które tutaj Wam pokazałem. Również tutaj Wam podrzucę linka do tego mocowania serwa na przednim moście, do regulatora i do wszystkich elementów, które dzisiaj zobaczyliście. Dzięki, pozdrawiam, cześć!